Są pewne zasady, którymi kieruje się Human Design i to, czym to jest naprawdę. Tak naprawdę jedną z tych zasad jest to, że każdy z nas, każdy człowiek jest rzeczywiście unikatowy w momencie narodzin. Jest tak unikatowy, jak odcisk palca. I nie tylko jest unikatowy, ale jest też perfekcyjny i pełny. I nie ma potrzeby zmieniania go. Każdy z nas też w momencie narodzin narodził się z pewnym darem, z pewną umiejętnością i narodził się w konkretnym celu. I ten konkretny cel to nie jest tak, już o tym mówiłam, że to nie jest tak, że my się z nim rodzimy i możemy sobie olać to i żyć sobie po swojemu. Ten cel, dla którego się narodziliśmy i ta matryca, z którą my się narodziliśmy, to jest nasza droga życia. Kiedy my tą drogą nie podążamy, nasze życie jest trudne, doświadczamy ciężkich, negatywnych emocji, takich jak złość, takich jak frustracja, takich jak żal, jak rozgoryczenie, wkurwianie się i ciągła walka. Kiedy podążamy w zgodzie z tą matrycą, kiedy podążamy w zgodzie z tym, po co my tu się narodziliśmy, i kiedy podążamy w zgodzie ze strategią podejmowania decyzji, nasze życie wówczas staje się lekkie i łatwe, a pragnienia i marzenia realizują się, można powiedzieć, że w magiczny sposób. Natomiast tego nikt nas nie uczył. Uczono nas, aby nie zastanawiać się, kiedy trzeba podjąć decyzję, by podejmować decyzje szybko, najczęściej podejmować je pod wpływem presji innych i czasu. A uczono nas, by podejmować decyzje z głowy, co jest jednym z pierwszych błędów, ponieważ większość z nas, ponad 90%, nie może podejmować decyzji z głowy. I tu jest pierwszy bardzo ważny krok, bardzo, bardzo ważny, który jeżeli zastosujecie, bo to dotyczy wszystkich was. A nie ma tutaj nikogo, kto jest manifestorem. Więc jeżeli ten krok zastosujecie, to już tylko dzięki tej jednej rzeczy wasze życie zmieni się nie do poznania. I ten krok sprawia, że uczymy się czegoś, co kiedyś było dla nas naturalne, jako dla dzieci, czyli uczymy się wiary w siebie i zaufania temu, co jest wewnątrz nas.